telewizorami, chciałam powiedzieć, przed ekranami. Dzisiaj takie trochę, znowu takie trochę nietypowe webinarium, ponieważ będziemy dzisiaj przeprowadzać wywiad. Ja nazywam się Justyna Ciechorowska i jest ze mną tutaj w studiu mój gość specjalny, pani redaktor Magdalena Jaworowska, współredaktorka serii Komplet Plus. Dzień dobry. Halo. Dobry wieczór Dobry Państwu. wieczór. Nic nie słychać, ktoś nam tu pisze, ale to ktoś pisze też, że słychać, więc bym normalnie powiedziała, proszę się dogadać i ustalić jedną wersję, ale Chyba zaraz słychać, zobaczymy. bo Chyba mówią słychać, słychać. słychać, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. I co? No zaczynamy. Jaki Tak mamy jest. dzisiaj plan? Właściwie plan, cel. Naszym celem jest, abyście wy dowiedzieli się, jak to was tutaj przesunę. O, tak jest lepiej. Abyście wy dowiedzieli się jak najwięcej sobie komplet. Komplet plus. I o to dzisiaj zadba Magda. Tak, postaram się jak najlepiej. Na pewno, na pewno. Jeszcze takie pytanie może tutaj do was. Korzystacie wszyscy z kompleta? Napiszcie, kto korzysta, kto nie korzysta, kto chciałby korzystać. Czekamy na wasze reakcje na czacie. No idziemy dalej. Idziemy jak burza, bo mamy dzisiaj bardzo dużo do powiedzenia wam, bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy, więc nie tracimy czasu. Jak widzicie, mamy takie dwa komplety. Dlaczego mamy dwa komplety? Dlatego, że komplet występuje w dwóch odsłonach. Mamy komplet ten z limonkową łezką i to jest komplet dla szkół ponadgimnazjalnych i nową odsłonę komplet, komplet plus. I to jest już podręcznik realizujący nową podstawę programową dla szkół ponadpodstawowych. Nowa odsłona komplet, która uwzględnia również Wasze uwagi nauczycieli korzystających dotychczas z kompleta. Jeszcze Aż się chce doskonalsza powiedzieć wersja. testowana na Tak nauczycielach, jest, na ale nauczycielach i na może nie uczniach. wypada. Tak. Czyli tak, zielona, limonkowa, żółta, to zależy, jak wam ekran pokazuje po gimnazjum, Ponadgimnazjalny, tak. niebieska po podstawówce. I na tej niebieskiej, na Komplet Plus skupimy się dzisiaj. Trochę dłużej poświęcimy, więcej czasu poświęcimy tej właśnie serii. Bo dla kogo jest ten podręcznik? Ten podręcznik jest dla uczniów liceów i techników. Realizuje trzy wersje nowej podstawy programowej, czyli jest dla uczniów, którzy zaczynają naukę niemieckiego w liceum, zaczynają jako No, drugiego języka zaczynają obce, po prostu. drugiego Przyszli języka mówią, obcego, dobra, uczymy tak? się niemieckiego. Podstawa 3.2.0. Dla tych, którzy kontynuują naukę języka niemieckiego jako drugiego języka obcego, Okej, po siódmej, po siódmej, ósmej. ósmej klasie, podstawa 3.2. I dla tych, którzy kontynuują niemiecki jako pierwszy język na poziomie podstawowym, czyli 3.1.p. I oni mogą zdawać maturę. Tak jest. Oni mogą zdawać maturę na poziomie podstawowym. Trzymamy za nich kciuki, żeby zdali. Tak jest. No dobrze, nasza grupa docelowa, liceum, technikum, trzy Trzy podstawy. podstawy. I to jest właśnie fajne, że są te trzy podstawy, bo to daje nam możliwość pracy na różnych etapach zaawansowania Tak jest. językowego. I to jest między innymi to, co wyróżnia ten podręcznik. Zdecydowanie. Ale to nie jest jedyny znak To nie jest szczególny. jedyny znak szczególny, to jest znak szczególny, o którym chciałbyśmy opowiedzieć jako o pierwszym, dlatego że wydaje mi się, że to jest jeden z niewielu podręczników, który realizuje aż trzy wersje podstawy programowej w jednym. To dla Państwa jest oczywiście wielka wygoda, dlatego że macie grupy na różnym poziomie, realizujące różne wersje tej podstawy. Możecie przychodzić na zajęcia z tymi grupami z jednym podręcznikiem. I po pierwszym roku, po otrzaskaniu się takim z tym materiałem, z tymi lekcjami, na pewno będziecie już mieli taką sprawność w korzystaniu z podręcznika, że ho-ho. Że ho, a Tak. jeszcze do tego przyda się wam na pewno ta bardzo bogata obudowa, prawda? Bo to też Zdecydowanie, jest coś, tak. co wyróżnia tę serię. Tak. Ta obudowa jest niezwykle bogata. Będziemy o niej jeszcze mówić w dalszej części naszej rozmowy. Ta obudowa jest też bardzo nowoczesna, bo nowoczesność to jest też wyróżnik Tak, to kompleta. jest trzeci znak Tak, szczególny, bym powiedziała. bo mamy tutaj w obudowie i interaktywne wersje podręcznika i książki ćwiczeń. Mamy nasz projekt internetowy Vlog, o którym też powiemy. Tak, może nawet Mamy pokażemy, jak się uda. korepetycje online, o których doskonale Pierwsze wiesz. słyszę, nie znam Tak, typa, co to tak. robił. No, mamy też w warstwie fabularnej tego podręcznika, bohaterów, oczywiście A to uznanych zaraz mówimy, celebrytów. poczekaj, poczekaj, to Tak, pokażemy, pokażemy. tak. Czyli tak, nowoczesne, bogata obudowa, indywidualna i pozwala zrealizować proces nauczania. Jest po prostu
Uniwersalny. Kompletny. Kompletny też, ale o tej indywidualizacji jeszcze dodam właśnie, że no, wydaje mi się, że to jest bardzo wygodne. Tak, w moim doświadczeniu jest to bardzo wygodne, dlatego że nawet jeżeli macie uczniów kontynuujących, to w pierwszej klasie spotykacie się z nimi na bardzo różnym poziomie. Często bywa tak, że no, niestety trzeba powtórzyć wszystko od przysłowiowego początku. Tak. I wtedy sięgacie po prostu po te materiały, które de facto były przygotowywane dla początkujących, a tutaj będą jak znalazł. Dokładnie. I też w grupach rozpoczynających uczniowie mogą się zdarzyć tak zmotywowani i prosić o dodatkowe materiały, że macie dla nich tutaj materiał, także... To pytam jak burza po prostu, tak jest. Ten cały materiał. No taki właśnie, zmotywowani. Tak jest, życzymy, takie życzymy, tak. Ale wracając do tej nowoczesnej... Nie, tutaj. To jest to, co mi się śniło po nas, że kliknę nie ten slajd. Co potrzeba. Wracając do tej nowoczesności, właśnie zaczęłaś mówić, że mamy tutaj też klasyczną, taką tradycjonalną Landeskunde, czyli tam Mozart, tak. Wiadomości o krajach, o obszarze niemieckojęzycznym. Dokładnie, ale mamy też na przykład takich tutaj gości. Mamy tak, nowych gości. Nowych bohaterów, takich jak Joshua Kimmich, pomocnik Bayernu Monachium. Niech mu tam będzie to, kto lubi. Tak. Czy Dagi B, blogerka modowa, odnosząca wielkie sukcesy. No, czy ten młody gimnazjalista Konrad Lempert, który świętuje niesamowite sukcesy naukowe jako bardzo młody człowiek. Także no, tutaj odwołujemy się do takich bohaterów, którzy są uczniem naszym bliscy. I aktualni. I aktualni. Przede wszystkim tak. Aktualni. Ale mamy też nowoczesne formy przekazu, czyli mamy SMS-y, MMS-y, mamy tak. Te wszystkie hasztagi, co my także komunikatory blogi, internetowe, blogi, forum. Wszystko. SMS-y, wszystko. I nawet jak tutaj widzicie na przykładzie no, przygotowywanie jedzenia, dla naszych uczniów to nie jest po prostu tylko jedzenie, tylko trzeba wrzucić na Instagram. Oczywiście, tak, zdjęcie. I też to jest uwzględnione. Ale jest też tak, jedna ważna rzecz, komiksy, a w komiksach mamy zawsze Jugendwort. Jugendwort, tak. Jugendsprache. Tak, to jest też zdecydowanie wyróżnikiem tej serii, że język młodzieżowy i słówka z języka młodzieżowego stały się bohaterami specjalnych lekcji. I no, myślę, że to też przybliża ten język naszym uczniom, jeżeli no oni pewnie widzą, że... To jest to, co zawsze pierwsze się pytam. Tak. A jak tam się mówi, nie wiem, na coś to jest super, no kras, tak, to jest tak. Kras, to jest alfa kras, zawie komplet, jest kras. Tak jest. No dobrze, to już sobie powiedziałyśmy o tych znakach szczególnych, co wyróżnia ten podręcznik, to teraz zaczynamy pracę. Pracę i takie pytanie na początek, czy powinnam zawsze zaczynać od tomu pierwszego? Jeżeli moi uczniowie kontynuują i uczyli się w szkole podstawowej i ja uważam, że oni coś tam już tam wiedzą, to i tak powinnam zacząć od jedynki? No, my zalecamy, żeby zacząć od jedynki. I tak jest pomyślana ta seria, że wszyscy zaczynamy od tomu pierwszego. I chciałabym wam zwrócić uwagę na rozdział, który otwiera tom pierwszy. Jest to rozdział intro. On oferuje tym uczniom, którzy zaczynają naukę, takie zanurzenie się w języku niemieckim i wprowadzenie najbardziej podstawowych zwrotów, reakcji językowych, zagadnień gramatycznych, ale też mnóstwo informacji realio- i kulturoznawczych. I z tego względu jest to również ważne dla naszych kontynuujących. No szkoda ich pozbawiać tego materiału, a poza tym, tak jak już na początku powiedziałyśmy, no często zdarza się, że ci uczniowie, którzy przychodzą i kontynuują, wymagają bardzo, bardzo solidnej powtórki. To się częściej zdarza niż to, że przychodzą tacy super przygotowani do pracy. Perfekt, tak. Formułują zdania i znają preteritum i tak dalej. Także zalecamy naprawdę wszystkim, też z takiego względu psychologicznego, bo oni przychodzą po szkole podstawowej do nowej szkoły, są zestresowani, są wystraszeni, są nieśmiali, nie znają się. I w tym tomie pierwszym i w rozdziale intro szczególnie
oferujemy mnóstwo gier, które mają charakter nie tylko leksykalno-gramatyczny, ale przede wszystkim właśnie integrujący klasę. Mhm. Bardzo polecamy i tutaj na prezentacji akurat widać grę kończącą rozdział intro, podsumowującą. Jest to gra naprawdę godna polecenia. Pani mówi, to jest, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, to jest właśnie to, że ćwiczymy te kompetencje miękkie, te, tak, które się przydają potem w normalnej, takiej codziennej komunikacji, w codziennym, normalnym życiu, w pracy. A to też jest cel naszych zajęć, żeby one były takie hands on gear. Tak jest. Tak, skierowane na działanie. Ale jeszcze chciałam, żebyśmy tutaj się zatrzymały, tak, chwilkę. Testy poziomujące. Tak. Ponieważ to też jest dość istotna cecha tej sesji. Tak. No właśnie, przychodzą uczniowie, którzy uczyli się w 7 i 8 klasie, albo uczyli się jeszcze wcześniej niemieckiego i nie wiemy de facto, jaki jest ich poziom. Przygotowaliśmy tutaj dla Was test poziomujący. On jest do pobrania ze strony Baza Wiedzy. Dokładnie, czyli klet.pl/baza-wiedza. I interpretację wyników również macie tam. I dzięki temu testowi możecie się zorientować, na jakim poziomie są poszczególni indywidualni uczniowie i cała klasa jako całość, czyli wyciągnąć jakąś średnią. Można tam sobie po tym teście zaplanować pracę, wiedzieć, z jakich materiałów korzystamy, na przykład co wyłuskać z tego intro, żeby komu pomóc, tak, na przykład kto potrzebuje, tak, naszej większej opieki, większej uwagi, a kto jest na tyle dobry, że może dostać jakieś dodatkowe, tak, zadania. No dobrze, ale myślę, że mamy też tutaj wśród naszych użytkowników, wśród naszych widzów dzisiaj, takie osoby dość uparte, które mimo wszystko chcą zacząć, znaczy nie chcą zacząć od tej jedynki. Tak. To co z nimi? Dla nich też mamy coś, bo też ich szanujemy oczywiście i chcemy, żeby pracowali z kompletem. Jeżeli rzeczywiście trafiła Wam się super grupa kontynuująca, która nie wymaga dłuższej powtórki, test poziomujący wypadł znakomicie, wtedy oczywiście możecie zacząć od kompleta 2. Chociaż mnie jest zawsze trochę szkoda tej jedynki, bo jest naprawdę można super. Można tak szybko zrobić intro i potem iść do dwójki. No można, można. Ale jeżeli mimo wszystko od dwójki zaczynamy w klasie pierwszej, czyli język pierwszy, to proponujemy taki materiał dodatkowy na rozgrzewkę w klasie pierwszej. Pistuk Hank. Również do pobrania z bazy wiedzy. Dokładnie, też jest dostępne online. Tak, czyli tutaj też możecie to pobrać, przeprowadzić te lekcje w swojej klasie i dopiero potem przystąpić do dwójki, no żeby jakoś ich przygotować. To właśnie taki czas na rozwój, tak, no, żeby nie zaczynać, tak, tego pierwszego przysłowiowego września, z takiej grubej rury, tak, też jest przysłowiowej, nie zaczynać desu od tej drugiej części, tylko dać im taki czas na rozbieg, żeby oni się tam trochę przyzwyczaili do tego, że mają znowu niemiecki. I żeby się zmotywowali. Żeby się zmotywowali. No dobrze. W tych grupach kontynuujących zdarza się jednak tak, że są ci uczniowie na różnym poziomie. Różnie się uczyli wcześniej w podstawówce. Tak, to prawda. Jak sobie z taką grupą poradzić? Co z nimi zrobić? To ja znowu odwołam się do rozdziału intro, bo wydaje mi się, że to jest taki rozdział, taka przestrzeń właśnie dla nas, na nauczycieli i dla naszych uczniów, żeby mniej więcej wyrównać poziom tej grupy. Okay. To się nie da do końca, bo wiemy, że każdy uczeń jest inny i to szanujemy. Na to bardziej nie mamy, tak, prawda? I nawet nie chcemy, żeby byli zglajszaltowani. Dlatego te zadania w podręczniku są zróżnicowane też pod względem trudności i dla bardziej zaawansowanych zadania są oznaczone koroną. Zadania w koronie są dla tych, którzy są bardziej, potrzebują mocniejszego ukoronowania językowych. Zdecydowanie. No i też zachęcamy do różnicowania materiałów dodatkowych, korzystania z naszej obudowy w różny sposób, zadawania zróżnicowanych prac domowych dla tych uczniów, żeby też uszanować nie tylko poziom, ale i zainteresowanie poszczególnych też dzieci. Też możemy dać na przykład dwie wersje tego samego zadania. Tak jest. Tą tak jedną wersję dla tych, znaczy łatwiejszą wersję dla tych, co potrzebują łatwiejszej wersji. To strasznie skomplikowana myśl mi przyszła do głowy. Tę trudniejszą, oryginalną dla tych, którzy są w stanie ją zrobić właśnie w tej formie. Tak jest. Okej. Okay. Coś jeszcze jest, co nam pomaga w planowaniu. Ja to nazwałam tutaj u nas planowaniem strategicznym, czyli co mi pomoże w zaplanowaniu pracy z podręcznikiem? Zdecydowanie pomoże Ci rozkład materiału. On jest na płycie dołączonej do poradnika dla nauczyciela. Aha. Jest mnóstwo materiałów, o których jeszcze powiemy.
ale są też rozkłady materiału dla poszczególnych wersji podstawy programowej. I są to rozkłady tak szczegółowe, że naprawdę wydaje mi się, że wystarczy iść według tych wskazówek i spokojnie spać. Samo się robi. Samo się robi. Samo się robi, proszę Państwa. Ale one są bardzo obszerne i ja rozumiem, że trudno jest w toku pracy z nauczycielskiej korzystać z 20-stronicowego rozkładu. Dlatego przygotowaliśmy też taki rozkład w pigułce. Przepraszam, uspieszyłam się. Na pierwszych stronach, to jest zdaje się czwarta i piąta strona poradnika dla nauczyciela, dosłownie dwie strony. Ja się tutaj położę, tak. I mamy tutaj trzy kolumny tabeli, trzy wersje podstawy. Proszę sobie wybrać swoją wersję. Markerem zakreślić swoją wybraną wersję i lecimy. Tak? Lecimy, i już. Tak. I już. No i super. Ale ja już się pospieszyłam, poszłam tak kroczek dalej, bo też nie możemy zapomnieć o poradniku, tak, o jego wersji papierowej. Tak. Poradnik jest bardzo bogaty, nasz poradnik dla nauczyciela w wersji papierowej. On zawiera miniatury stron całego podręcznika. Nie muszę nosić ze sobą podręcznika. Znaczy mi właściwie poradnik. Tak, no w zasadzie tak. I wszystkie zadania są opisane. Proponowany przebieg, klucz, transkrypcja. Nagrań, transkrypcja filmów jest z tyłu, ale oprócz tego opisu, mamy tam również różne dodatkowe inspiracje, pomysły na opcjonalne przeprowadzenie zadań, też wskazówki dotyczące tak zwanych umiejętności kluczowych, czyli tych umiejętności, do których odwołuje się podstawa programowa, jak nasz podręcznik je realizuje. No i też odnośniki do wszystkich, prawie wszystkich naszych materiałów dodatkowych. Właśnie to chciałam powiedzieć, że mam tutaj aplikację wiszkową, tutaj mam jakąś kartkówkę, tutaj są dodatkowe ćwiczenia fonetyczne, więc już nawet na tym małym wycinku widzicie, że tych dodatkowych różnych elementów jest mnóstwo. Tak, otwieramy poradnik na tej stronie, na której mamy lekcję. I mamy de facto zorganizowaną lekcję, bo wiemy już, jak przeprowadzić poszczególne zadania, wiemy, w którym momencie, po jakie materiały sięgnąć i gdzie te materiały znajdę. Także bardzo gorąco polecamy ten poradnik. Super, i na pewno tam też jest zwrócona uwaga na ćwiczenia związane z gramatyką. Tak, nasza ulubiona gramatyka. Moja ulubiona gramatyka. Tak, ja też lubię gramatykę. Ja też. Gramatyka opisowa, co prawda miałam poprawkę chyba kiedyś nawet z tego, ale to z innych przyczyn zawsze lubiłam, zawsze, więc tutaj też mamy gramatykę. Tak. Gramatyka u nas jest podporządkowana celom komunikacyjnym, jak to jest w nowoczesnej metodyce nauczania języków obcych. I słusznie, bo po co mi znać odmianę preteritum, jeżeli nie wiem po co i nie wiem co z tym czasownikiem zrobić, to jest dość rozsądne. Czyli jest tak, że w lekcji pojawia się jakaś konstrukcja w tekście wprowadzającym, który jest zawsze na początku lekcji. Potem to zagadnienie jest analizowane w ramce gramatycznej, takiej szarej. Tak. Pokazuję palcem, jakby Państwo widzieli, co ja pokazuję, ale tak, to jest widzicie taki na prezentacji. Tutaj machnę, tak, będzie widać teraz. Widać. A potem ćwiczymy w podręczniku i przede wszystkim w ćwiczeniach. I nie tylko w lekcji, ale jeszcze w innych jednostkach, bo ci, którzy potrzebują jeszcze osobno takiego podsumowania stricte teoretycznego, gramatycznego. Tutaj mamy tabelę. Mamy na końcu każdego rozdziału jednostkę Focus of Grammatic i jej lewa strona to jest komentarz gramatyczny, czyli tabele, zasady, wyjątki, wszystko zebrane na jednej stronie do wyuczenia się. A druga strona to są ćwiczenia, to dokładnie. Są Übungen. I tutaj zwracam Waszą uwagę, bo to jest naprawdę bardzo wygodne. Numer każdego ćwiczenia odnosi się do numeru zagadnienia, które jest omawiane na poziomie. To jest tak, mówię, że zagadnienie numer 1 ma zadanie 1A, 1B, 1C na przykład. I jak już idę dalej, jest dwójka, to już dopóki nie zrobiłam punktu drugiego z gramatyki tej opisanej tutaj w tabelce, to nie powinnam tego zadania robić, bo i tak już się tego nie zrobię. Chyba, że są tam. Ale to jeszcze nie wszystko. Nie. Dlatego, że w książce ćwiczeń, oprócz ćwiczeń gramatycznych w toku lekcji, mamy też specjalną jednostkę w każdym rozdziale Grammatic Easy. Czyli easy peasy. Easy peasy. Relaksująco, łatwo, prosto, metodycznie, porządnie. Tak, prościej się nie da. Tak. To są jeszcze większa liczba ćwiczeń utrwalających, które
przydadzą się naprawdę każdemu. I to jeszcze nie jest wszystko. Właśnie to chciałam powiedzieć. Chciałam zbudować napięcie i powiedzieć, że jeszcze coś mamy i to będzie Gramatyka à la carte. Gramatyka à la carte to jest wkładka. Ja tu może na sztywnej karteczce mogę. Tak, oczywiście. Pewnie wystawkę, ale ją zabiorę. To jest na taki element spontaniczny. Na sztywnym, bardzo eleganckim papierze. Piękna jest. Tak. Trochę się błyszczy tutaj w tym świetle, ale jest czytelna bardzo. Jest czytelna, bardzo ładnie na niej wszystko widać. I przede wszystkim przez to, że się tak błyszczy, jest taka porządniejsza i nie zniszczy się od razu. Nie wyginają jej się rogi i będzie można z niej korzystać także w klasie drugiej. Oczywiście, że tak. No. Więc to jeszcze mamy. A la carte. Ale to jeszcze nie widać, jeżeli chodzi o gramatykę. Wiem. No przecież to jeszcze jest ho. Tylko o tym powiemy właśnie teraz. Bo to jest nasza wisienka na torcie. Tak, w. Taka duża. Taka... Ojej, aż włączyłam. Czy ja włączyłam? Ale to nie to. Nie ja. A to takie krasnoludki włączyły, przepraszam. Niedobre krasnoludki. Na stronach Gramatik Easy znajdziecie odnośniki, takie na przykład tom pierwszy na chwilę. Takie na szaro. Takie na szaro. Do adresu na stronie internetowej na chwilę. I to są... pojawił się na górze taki batonik. Taki przycisk i możecie tam klikając w ten przycisk zobaczyć to, co widać tu tylko w miniaturce. Do wybranych zagadnień gramatycznych i do takich dobranych specjalnie, które sprawiają naszym polskim uczniom największe problemy ze względu na różnice między naszymi językami. Justyna, nasza gospodyni wspaniała, nie znam. Prowadzi bardzo fajne korepetycje w takiej przyjaznej, życzliwej atmosferze. Na wiele sposobów tłumaczy te zagadnienia. Każdy możliwy. Korzysta z różnych pomocy, jak tu widać. Na przykład tutaj próbowałam wytłumaczyć trzy zdania, korzystając z kartonowych pudełek. Tak. Da się. Także polecamy Wam i Waszym uczniom, żeby wejść sobie na tę stronę i obejrzeć te filmiki. To nie trzeba tego robić na lekcji, można oczywiście, jeżeli macie do tego możliwości, ale niech oglądają sobie w domu uczniowie. Pewnie, można na przykład włączyć kawałek na lekcji, polecić, żeby dalej obejrzeli sobie w domu, wybrać jeden fragment, bo one są tak skonstruowane, że właściwie można tylko jedną rzecz pokazać, a resztę, jak ktoś będzie zainteresowany, będzie mógł sobie to oglądać. Tak jest. Ważna sprawa o tej na chwilę jeszcze dodam, bo przy prezentacji o tym zapomniałam. W tych na chwilę pojawiają się przykłady, które zawierają się w słownictwie na danym etapie. To było dla mnie najgorsze, żebym nie popłynęła sobie tak wszystkim. To jest naprawdę przygotowane na etap, na którym aktualnie jesteśmy. Nie ma żadnego słownictwa, które by wykraczało poza dany rozdział. To zresztą widać, bo mamy tutaj nawet te wszystkie zdania, które pojawiają się tam po niemiecku, pojawiają się też w napisach za każdym razem, więc je można przeczytać. I tutaj też widzicie od razu, że to zdanie nie jest jakimś strasznie skomplikowanym i na pewno jest na tym poziomie, na którym uczniowie w danym momencie pracy z podręcznikiem są. Ale gramatyka to nie wszystko. Tak. Bez kolejnej rzeczy, chcę się zapytać aż Was, bez czego nie poszlibyśmy dalej, ale może jak to jest Schweigeschwelle, tak zwana nauczycielska, wytrzymujemy 30 sekund. 30? To długo. No wiem, to by było bardzo optymalnie wytrzymywać 30 sekund. Wytrzymujemy 3 sekundy i już może odpowiem sama na to pytanie. Chodzi o słownictwo. Tak, czyli podana słówka, jak pomóc uczniom, moim uczniom, jak ja mogę im pomóc w nauce słownictwa? W każdym rozdziale kompleta mamy słowniczek rozdziałowy. Mhm. W którym słownictwo z danego rozdziału jest podzielone tematycznie, więc łatwiej się jest go uczyć. To widzimy, to są te żółte nagłówki, tak, prawda? Co więcej, wszystkie słówka są nagrane na płycie, która jest dołączona do podręcznika. Możemy ćwiczyć wymowę, możemy wymagać od naszych uczniów, żeby znali tę wymowę, bo mają do tego narzędzia. Wszystko możemy od nich wymóc. Tak. Możemy od nich wymóc również, aby skupili się na ortografii na przykład. Tak, ale tutaj ortografia jest połączona ze słownictwem, dokładnie. Nie jest wyizolowana, że tak powiem,
Więc, to jest też super, bo, tak. Bo nie da się ćwiczyć ortografii praktycznie bez ćwiczenia słownictwa, bo korzystamy ze słówek, które mamy, jest to fajnie połączone właśnie w tej jednostce fokusu o flekcji gramatyki ortografii. Tak, ona jest bardzo fajna, bo ona gromadzi słownictwo z danego rozdziału też w pewnych zakresach i jakieś dopowiada ciekawostki czy dodatkowe informacje przydatne w komunikacji i to jest bardzo fajne. I oprócz tej teorii, na sąsiadującej stronie mamy też kilka ćwiczeń utrwalających te słówka właśnie. Jest to skonstruowane podobnie do naszego Focus of Grammatic. Tak. Prawda? To jest takie analogiczne i bardzo łatwo się w tym odnaleźć. Tak. Dla tych wszystkich, którzy nie tylko pracują analogowo, ale też lubią być online i mobilni, mamy aplikację. Tak jest. Aplikacja Fiszkowa. To aplikacja, na której znajdziecie... Po czesku, Fiszkowa. Fiszkowa, tak. Chciałam mieć piątek, a to dopiero środa. Słówka ze słowników rozdziałowych w komplecie i ją można ściągnąć z Google Play. Smutna wiadomość dla wszystkich fanów nadgryzionego jabłuszka. Tylko na Androida. Tak. Póki co. Zacujemy. No tak. Także polecamy serdecznie, bo można powtarzać słówka. W każdej sytuacji wiemy, że nasze dzieci mają telefon wszędzie. Skrzywienie, że siedzą tak, więc niech siedzą nad słówkami. Niech siedzą nad słówkami, tak jest. No dobrze. Wszystko nam się tutaj ładnie składa. Jest jeszcze jedna taka rzecz, właśnie może trochę za wcześnie pipnęłam, zanim powiedziałam. Jest taka jedna rzecz, którą myślę, że każdy z nas, nauczycieli, lubi, a mianowicie testy, sprawdziany, kartkówki. O, jak my to kochamy po prostu. I to byśmy tak testowali, sprawdzali i wszystko tak, żeby się tylko... Absolutnie. Z testem. Nie? Trzeba testować. Trzeba. I tutaj mamy całkiem sporo tych opcji testowania, prawda? Do każdej lekcji mamy kartkówki w wersji A i B, wymiennie. Do każdego rozdziału mamy test rozdziałowy. Czyli się nie da zaskoczyć, nie? Mamy A i B, zamieniamy grupę, oni się wymienili wcześniej kartkówkami, my tak odwrotnie, nie? Ale to jeszcze od razu miałam powiedzieć na końcu, ale powiem na początku. Wszystkie te rzeczy są w takiej wersji gotowej do wydruku na PDF-ie. Wydrukujemy już jest, ale są też w wersji edytowalnej i możecie przygotować dowolną niespodziankę swoim uczniom. Zmienić jedno zdanie. Tak. To jest też niepodłe, ale... Nie, jeżeli sobie poradzą, to znaczy, że okej, że opanowali ten materiał. Ja wiem, ale to jest podłe dla tych, co mają zawsze gotowce. to niech cierpią. Niech cierpią. Także to kartkówki. Natomiast testy rozdziałowe mamy... Jeszcze tutaj sobie. Tutaj. Mam jeszcze, żebyście widzieli od razu, jak dużo tego jest. Rozdziałowe w czterech wersjach. Wymienne wersje A i B, ale też wersje C i D dla uczniów z jakimiś deficytami poznawczymi, którzy wymagają innej konstrukcji tych testów. Super. Testy semestralne, czyli co pół roku, znowu w wersjach A i B, sprawnościowe testy z nagraniami. I test końcowy na koniec każdego tomu podsumowuje cały materiał. Także myślę, że rzeczywiście jest tego sporo. Wszystko da się zedytować i wszystko da się zmienić. Dobrze. To wszystko ładnie wygląda. Ale jak już jesteśmy przy testach, tutaj Państwo pytają, gdzie są testy. To od razu możemy na to pytanie odpowiedzieć. W poradniku dla nauczyciela jest płyta na płycie CD1, jest dokumentacja, testy, dodatkowe materiały i mnóstwo innych rzeczy, o których jeszcze powiemy, a na CD2 są nagrania wszystkie. I kartkówki też tam i kartkówki znają. Też na jedynce, tak. Płyta dołączona do poradnika. I bazie wiedzy one też są dostępne. Tak. I na płycie, i online. I w ogóle można je wydrukować i mieć w wersji papierowej. Ale mówię, jak jesteśmy już przy testach, przy kartkówkach, no to czas na maturę. Tak. Ach, już za rok. Nie tak, bo na tę nową maturę musimy jeszcze poczekać. No i też na informacje takie wiążące Zysia. Musimy poczekać. O maturze wiemy tyle, że nic nie wiemy, prawda? Wiemy, mamy taką informację ze strony ministerstwa, że formuła matury i formaty zadań się nie zmienią. Zmienią się, zdaje się, progi zdawalności, no ale na razie nie mamy takiej potwierdzonej informacji, więc czekamy. Zysia. Tak.
Dlatego zdecydowaliśmy się mimo wszystko zachować ten komponent maturalny z kompleta, bo on jest świetnie opracowany i skoro formaty zadań się nie zmienią, to macie je gotowe tutaj właśnie. I tak właśnie szedł, wyszedł, można przygotować tak. naszych uczniów tak. do matury. W podręczniku w każdym rozdziale mamy jednostkę szyt, wierszyt, a w zeszycie ćwiczeń, w książce ćwiczeń szyt, wierszyt zum Abitur. Razem one tworzą cały zestaw tego egzaminu maturalnego, zadania zarówno z części ustnej, jak i z pisemnej. Ale to nie wszystko, to nie jest tylko szchet, fyszchet, ale mamy też takie zusammenfassung. Tak, arkusz maturalny. Arkusz maturalny. Na koniec każdego tomu książki ćwiczeń mamy przykładowy test maturalny z języka niemieckiego, na poziomie podstawowym zaznaczam. I to nie jest tylko to, że te materiały są super i fajnie, że je tam mamy w tym podręczniku i ta każda część jest dopracowana w najdrobniejszym szczególe, ale ona jest tak dopracowana w najdrobniejszym szczególe, bo ona została zrobiona przez wyjątkowych autorów, fachowców. No, przez osoby, którym naprawdę bardzo jesteśmy wdzięczne za tę współpracę i dziękujemy tu w tym momencie. Wyrażamy podziw i zachęcamy Państwa Was do korzystania z tych materiałów, bo naprawdę są fachowe w 100%. Autorką wszystkich komponentów maturalnych w serii Komplet jest pani Bożena Nieprzydowska, która jest ekspertem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, jest wykładowczynią dydaktyki, jest metodykiem, jest nauczycielem dyplomowanym, praktykiem. Właśnie, praktykiem. Tak, tak. Bardzo, bardzo doświadczona nauczycielka i autorka publikacji edukacyjnych. Bardzo kreatywna osoba też, więc nieoceniony jest jej tutaj wkład w to przygotowanie maturalne, które daje komplet. Ale ze strony redakcyjnej była wspierana przez naszą wspaniałą koleżankę. Tak, tak, tak. Przez naszą wspaniałą koleżankę Arletę Fischer-Król, która jest nie tylko znakomitą redaktorką, ale jest i nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem. Też praktykiem. W liceum, praktykiem, absolutnie. Z doświadczeniami współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i z Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Więc to jest nasz maturalny dream team. Więc po prostu wie, jak to wygląda od podszewki. Także to ich doświadczenie praktyczne i wiedza teoretyczna i znajomość wszystkich takich kruczków i meandrów tego egzaminu, łącznie z długością tekstów, które są wymagane na egzaminie. No tutaj ich wiedza jest gwarantem fachowości tych materiałów i zachęcamy, nawet jeżeli uczniowie nie zdają matury. Właśnie, bo często słyszymy, a moi uczniowie nie zdają matury, no to co ja mam zrobić z tymi materiałami do matury? Warto z tego i tak korzystać. Tak jest, bo to są świetne teksty, nagrania, zadania na mówienie, ćwiczenie poszczególnych sprawności. Korzystajcie. Można potem wykorzystać na przykład zdając certyfikat językowy, co nie jest wykluczone, co teraz jest, też mam jakieś takie poczucie, że to jest dość popularne, żeby zdawać i certyfikaty językowe w ten sposób poświadczyć znajomość swojego języka. Może niekoniecznie podawać się na maturę, ale zawsze w jakiś inny sposób tę znajomość języka poświadczyć. Tak trochę cisza nastała. Uroczyście się zrobiło po maturę. To może matura. Teraz trochę zabawy. Tak, teraz będzie czas na film. A idziemy do kina czy na film? No, tak. Na film. Na film. Na kurczę, ja przy sobie film. Poszła do kina. A propos właśnie filmów, mamy w Komplecie Plusie takie specjalne strony, które nazywają się Filmzeit. Tak jest. Ale czemu ja powinnam to robić na zajęciach? Czemu warto korzystać z tych Filmzeit? Zawsze słyszymy, nie mam czasu, mam tylko 2 godziny, co ja mam zrobić? Dlaczego warto? No ja bardzo zachęcam do korzystania z tych Filmzeit, dlatego że to jest nie tylko atrakcja dla naszych uczniów, zawsze jest luźniej przy oglądaniu filmów. To nie tylko jest takie unowocześnienie naszych zajęć, że wprowadzamy media, o to korzystamy. Nowe media na lekcji języka niemieckiego. Nie, to chodzi o po prostu o wymiar praktyczny. O to, jak te lekcje przekładają się na umiejętności naszych uczniów. Uczuć na pewno uczuć. Też. Te Może filmy naprawdę są bardzo, pomyłka. One są bardzo wzruszające. Tam się dzieją naprawdę bardzo chwytające za serce sceny. Tak, potwierdzam. Tutaj ćwiczymy nie tylko takie zintegrowane rozumienie przekazu audiowizualnego, które jest naturalne w komunikacji. Tak, tak, tak. No to jest naturalne w komunikacji i nie ma innego sposobu,
żeby to przećwiczyć. Ale też umiejętności komunikacyjne po prostu i przełamywanie oporów przed mówieniem. Dlatego, że w taki specyficzny sposób są zbudowane te strony, to zachęcam, żebyście zajrzeli do książki ćwiczeń i... Pani Ewa, przepraszam, tak ci przerwałam, tak. Ale jest niezorientowana. Przepraszam, ja nie powiedziałam, w książce ćwiczeń są film zajęte. W książce ćwiczeń, tak. Dokładnie. Do każdego dokładnie. Rozdziału, tak, tak. W książce ćwiczeń są film zajęte i do każdego rozdziału jest jeden albo dwa filmy. DVD jest dołączona za darmo do książki ćwiczeń. Tak, także, jest. Tak. Można odpalać, oglądać. Tak. Ale byłyśmy w tym momencie, gdzie opowiadałaś o tym, że to jest konstrukcji stron. Tak, warte tak. Zrobienia na zajęciach, bo to jest ta naturalna komunikacja. Naturalna komunikacja i no, nie rzucamy ich na głęboką wiedzę. Na głęboką wodę. Wykorzystujemy ich wiedzę. Tak. Proszę zwrócić uwagę, jak są skonstruowane te lekcje. Najpierw aktywizujemy słówka w zadaniach przed oglądaniem. Mhm. Potem oglądamy i ćwiczymy, tak czy zrozumieli ten film, zwracamy uwagę na coś. Dodatkowo mamy jakieś podane ciekawostki, informacje kulturoznawcze, realioznawcze dotyczące szczegółów z tych filmów, a potem już następuje transfer tego, co obejrzane, na moje własne umiejętności. Aha. Czyli ja naśladuję bohaterów tego filmu, biorę udział w zbliżonych sytuacjach komunikacyjnych, i mam po prostu zastosować to, co oni mi zademonstrowali w tym tak, filmie. Tak, to jest właśnie fajne, bo często mamy gdzieś tam taki sztuczny troszkę podział zadania przed filmem, w trakcie filmu i po filmie. De facto nie jesteśmy w stanie w trakcie filmu robić tych zadań. Tak. Tutaj mamy bardzo naturalny podział. Tak. Aktywizacja słownictwa, przygotowanie do oglądania. Potem mamy zadania po filmie, które wykonujemy na podstawie tego, co uczniowie widzieli i na końcu ta faza transferu, czyli tak. Ten ich bezuk, gdzie ja jestem w stanie wczuć się w te sytuacje, które przed chwilą widziałam na ekranie i dla mnie to też jest takie dość naturalne, tak. Że jestem w stanie te konstrukcje przenieść na swój osobisty, prywatny grunt. I też fajnie, że mam jakieś zawsze media, jakieś wskazówki, coś tam tak. Się pojawia takiego, co zachęca do oglądania, tak. Korzystania. No i dla mnie jest to też wtrącam się, ale jest to fajne, bo to jest takie autentyczne. To tak. Jest ten autentyczny świat. Autentyczny język też. Tak. No, w podręczniku jesteśmy skazani na dydaktyzację pewną, natomiast tutaj no, więcej jest takiego autentycznego, żywego języka. Jeżeli spodoba Wam się praca z filmem i będziecie chcieli więcej, to zapraszam znowu na tę mityczną płytę dołączoną do poradnika, bo tam są dodatkowe zadania. Jeszcze oprócz tych, które są dodatkowe. Strasznie nam krasnoludki tam rozmawiają dzisiaj. Dodatkowe zadania do pracy z filmem. I są też słowniczki i są transkrypcje w wersji edytowalnej, więc jeżeli Was znajdzie Wena, możecie sami konstruować własne ćwiczenia, bo to jest naprawdę przestrzeń też... dla Waszej kreatywności. Tak. Zapraszamy serdecznie do tego. Dokładnie. Ale tak, to nie koniec pracy z filmami jeszcze. Nie, bo mamy filmy z filmami, ale mamy jeszcze jedną ważną, istotną, tak. Ciekawą może nawet rzecz. Vlog. Tak, tak. Ostatnia sekcja na tych film site to jest sekcja Vlog. Vlog to jest nasz projekt internetowy. Vlog. Vlog nazywa się Max Vlog. No bo to prowadzi Max. Max. Maxa znacie z innych webinariów, a jeżeli nie znacie, to powiemy, że to jest... Możecie sobie wyobrazić, jak wygląda, bo jeżeli się odwróci. Kiedyś się odwróci, tylko widać od tyłu, a ja zostałam bardzo zgrabnie zasłonięta tutaj mieszkaniem. Tak. No, Max jest Bawarczykiem, który obecnie mieszka w Poznaniu i uczy się polskiego, ma w związku z tym różne przygody. On już mówi po polsku, rozumie więcej niż ten. Ale jest nauczycielem niemieckiego. I tu z Justyną prowadzą w formie różnych utarczek i wymiany własnych doświadczeń. Zawsze do siebie bardzo sympatyczni. Przedstawiają różne sytuacje, które naprawdę mają taki wymiar praktyczny, komunikacyjny. Jak rozmawiać przez telefon, jak zamówić pizzę. Robią też kulki Mozarta i możemy razem z nimi gotować. Robimy też różne dziwne inne rzeczy. Tak. I jestem bardzo ciekawa, jak to się dalej rozwinie. I do tego vloga też zawsze jest zadanie w książce ćwiczeń na film Zajdn, które polega... Projektowa. Tak. Projektowa, które polega na nakręceniu własnego filmiku przez uczniów. Mhm. Do tego zadania też na płycie znajduje się gotowy wzorzec wypowiedzi.
Więc jeżeli uznacie, że wasi uczniowie potrzebują pomocy w skonstruowaniu tego zadania smartfonowego lub kamerowego, możecie im wydrukować te wzorce i wtedy naprawdę każdy się sobie poradzi. Już nie będzie wymówki, że ja to nie wiedziałam, jak, bo nie umiałam. Nie umiałam. I na płycie są też dodatkowe zadania do vloga. Zadajemy tam pytania o was na przykład. Tak, można się wykazać wiedzą. Fajne w tych vlogach jest też to, że one są dość krótkie. Tak. I też takim zarzutem do filmów jest zawsze to, że one są długie. Nie, króciusieńkie. I zajmują bardzo dużo czasu na lekcji. Tutaj we vlogach jest tak, że on jest krótki i bardzo łatwo go wkomponować w lekcję. Tak, zachęcamy bardzo do korzystania zachęcamy. Z nich. Będziemy kontynuowali, w grudniu mamy następne nagrania. Dlatego mówię, że jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwinie, bo po pierwszych zapowiedziach już się nieco obawiam, ale też się cieszę na to, co będzie. Przedwczesna radość. Bo tu będzie na pewno wiele atrakcji. Tak. I tutaj też mamy w komplecie dodatkowe atrakcje. Taką bardzo motywujące mamy te atrakcje tak, też. Spróbujemy, spróbujemy podkreślić, co jest szczególnie takie hity nasze, co jest szczególnie atrakcyjne w komplecie. Takie top. Nie wiem, dla naszych uczniów szczególnie. Top of the top. Top of the top. Top of the top. Więc na pewno te zadania, które zachęcają do kręcenia własnych filmów. To jest fajne, po prostu, że można wziąć komórkę, a sama sobie nakręcić film. I wydaje mi się, że w większości uczniowie bardzo chętnie będą to robili, jeżeli będą mogli uzyskać za to jakieś tam plusiki czy dobre oceny. Mhm. I ja z własnego doświadczenia chciałabym wam poradzić, żeby dobierać w pary takie osoby, z których jedna, jeżeli jest jedna oporna, to żeby połączyć ją z jakąś taką mniej oporną i wtedy to pójdzie. Tak przećwiczone. Tak, to jest sprawdzone na żywym organizmie, to działa. I to jest na pewno wielka atrakcja kompleta, to zadanie. No vlog sam w sobie oczywiście myślę, że jest niezwykle atrakcyjny. Możemy na przykład z, przepraszam, ten długopisem macham, możemy na przykład z tych filmików naszych uczniów też zrobić vloga. Tak. I pozwolić im założyć szkolny kanał YouTube i wrzucać te filmiki tam. No pewnie, jeżeli... Na przykład, czemu nie? To też jest bardzo duża motywacja dla nich, że to się tam pojawi, są kliknięcia, suby, w ogóle co tam się nie dzieje. No i też zachęcamy przez to uczniów, żeby mówić po niemiecku na każdym etapie. To nie jest tak, jak ja na przykład się uczyłam, że póki się nie wyuczę na 100%, to nie mogę otworzyć buzi. To nie powiem, dopóki nie znam. Od początku mówimy. To ja zdania powiedzieć nie mogę. Tak, mówimy od początku i przełapujemy te bariery. Ale to nie wszystkie plusy dodatnie. No absolutnie, to dopiero były dwa. Tak. Teraz w podręczniku chciałabym zwrócić waszą uwagę na jednostkę im ernst. W każdym rozdziale, przewrotnie, serio, im ernst. Ona ma dwoje głównych bohaterów, Marie i Lukę, którzy w każdym tomie kompleta rozwiązują jakąś zagadkę kryminalną. A jednocześnie ich znajomość się tam zaciśnia, bym powiedziała. No tak, coś się, jakaś chemia jest. Jakaś chemia tam jest. I jest to zarazem, znaczy tu oferujemy dwie formy. Jest to powieść w odcinkach, która idzie przez całą serię, ale w każdym tomie tworzy zamkniętą całość, ale jednocześnie mamy to nagrane jako słuchowisko, taki rodzaj audiobooka. Podcastu może? Tak, podcastu, też? Więc zachęcamy tu uczniów też do słuchania dłuższych nieco tekstów literackich, a fabuła jest tak zabawna i tak ciekawa, wciągająca, że myślę, że powinniśmy ich do tego zachęcić. Więc myślę, że i forma podcastu, czy tam forma właśnie audiobooka z treścią tej książki super się uzupełniają i dają tę atrakcyjność, zwiększają tą atrakcyjność. No to w Im Ernst właśnie jest przestrzeń na prezentację każdorazowo jakiegoś słówka młodzieżowego i ono jest zilustrowane, więc z kontekstu uczniowie mogą wywnioskować jego znaczenie. Pojawia się w tej powieści czy w słuchowisku i jest jeszcze w komiksie tak na koniec. I tutaj jeszcze też chciałabym powiedzieć o autorze Nie możemy zapomnieć autora, pana. Amadeusza? Tak, pozdrawiamy pana właśnie Amadeusza. Mam nadzieję, że nas pan ogląda. Jeżeli pan jest, to może pan tam napisać coś do nas? Dostałam taki przykaz, żeby pana nie wystraszyć, więc tak delikatnie zachęcam, może pan napisać coś? Pan Amadeusz
jest nauczycielem z wieloletnim stażem, jest praktykiem i autorem publikacji edukacyjnych. Zna doskonale świat młodzieży, te ich trendy, zainteresowania, ich strategie szkolne. Jak ostatnio się również dowiedziałam, pan Amadeusz prowadzi audycję radiową w Radio Opole, bardzo ciekawą, i uczy niemieckiego. Super. Za pośrednictwem współczesnej niemieckiej muzyki. Mogą państwo poszukać. Zapraszam. Ja słucham, bardzo mi się podobała bardzo na audycja. Także też niezwykle kreatywna osoba, praktyk, autor. No i widać, że pan Amadeusz zna się na rzeczy, bo naprawdę ta historia Marii i Luki wciąga. Tak. Jestem ciekawa, co się będzie dalej Jestem działo. Też bardzo ciekawa, no bo czwarty tom przed nami. Jestem ciekawa, jak to się wszystko skończy bardzo. Czekamy w napięciu. Kolejnym plusem jest właśnie ta scena otwierająca każdy rozdział. Tak, to na stronie otwierającej w podręczniku mamy zaproponowane rozgrzewki do każdej lekcji. No to jest to super. Aktywizacja słownictwa, wprowadzenie podstawowych słówek. Tak, jak zwykle na początku lekcji tworzymy sobie jakieś mind mapy, czy przeprowadzamy. Tak, to są takie zadania, tak. Na przykład Kettenübung, gdzie ćwiczymy Kofferpacken, Kettenübung, jakieś asocjacje, przygotowywanie, zbieranie słownictwa. Od razu możemy w ten sposób wprowadzić w klimat tego danego rozdziału. A co jakiś czas jeszcze wracać do tych rozgrzewek, w zależności od tego, który moduł, czy który element danej lekcji robimy. Tak jest, można je zrobić również zamiast rozgrzewki. Na podsumowanie. Tak, na podsumowanie lekcji. I analogicznie do rozgrzewek w podręczniku są w książce ćwiczeń strony wprowadzające z różnymi zadaniami do fotografii rozdziałowej. I te zadania są trochę nietypowe. No tak sobie je pomyśleliśmy jako zadania dla uczniów, przestrzeń dla rozwijania ich kreatywności, żeby pobudzić trochę ich takie skojarzenia językowe, zachęcić do zabawy językiem. Także myślę, że to też może być najczęściej odwołują się do tego, co jest naszej młodzieży najbardziej bliskie, nowe media, gdzie pojawiają się tutaj, jak widzicie, hasztagi. Czy właśnie te wszystkie rzeczy związane z byciem online. Ja też zwracam uwagę właśnie na te zdjęcia rozdziałowe, że one są takie nowoczesne i takie w stylu już właśnie instagramowym, tak można powiedzieć. Takie instagramowe to tak. Są naprawdę. Ładny jeszcze trochę filtr. Dobrze, inne atrakcje jeszcze, bo inne jeszcze atrakcje. Jest dużo. Tak, wiem. Ja się tutaj już widzisz, zbieram. Tak. Mamy Spielzeugen, to jest super, bo tu mamy różne gry, które wykorzystują słownictwo z danego rozdziału. Tak, to są gry, które odnoszą się do danego rozdziału. Strona w zeszycie ćwiczeń, w książce ćwiczeń. I to jest również taka strona z humorem, z zachętą do rozwijania własnej wyobraźni. Przestrzeń kreatywna. Nie tylko krzyżówki, nie tylko jakieś takie gry stricte leksykalne, ale i coś więcej. Zachęcam do zapoznania się. Dużo rzeczy mamy też, już mówiłyśmy o tym, że jest online, jest interaktywnie. Jest też komplet plus interaktyw. Tak jest. To dla wielbicieli komputerów i w ogóle materiałów digitalnych. Tak, interaktywnych też wykorzystania na lekcji. Tak. To cały podręcznik i cała książka ćwiczeń są w wersji interaktywnej na platformie dzwonek.pl. Zachęcamy gorąco do korzystania z tych materiałów. Na przykład mogą państwo korzystać z tego, jako zadawać prace domowe i sprawdzać potem. Super. Sprawdzanie jest bardzo wygodne. Jak korzystać z platformy, mówiliśmy właśnie tydzień temu. Tutaj też siedzieliśmy razem z Jackiem Mazłem i opowiadaliśmy o zaletach platformy i o tym, jak wykorzystać platformę na lekcji. I już widziałam, że kochane krasnoludki wrzuciły link do tego webinaru na YouTubie, więc zachęcamy do obejrzenia. I jeszcze aplikację wyszkową już mówiliśmy. Tak, ale to też jest atrakcja, więc zachęcamy. Podręcznik interaktywny. To z tych plusów mamy chyba ich aż tyle i mamy chyba wszystkie. Także moglibyśmy mówić dalej, ale powstrzymamy się. Powstrzymamy się, ponieważ czas nas goni niemiłosiernie i nieobłaganie. A my mamy bardzo ważną kwestię jeszcze do wyjaśnienia, bo mamy tak dużo tych materiałów,
A co zrobić z tymi materiałami, na które nie mam czasu? I nie, boję się, że nie zdążę ich zrealizować. A nie lubię pomijać materiałów. No nie, nie jest fajnie pomijać materiały. No. Wiadomo, że szkoda, bo kupiliśmy cały podręcznik. Znaczy, przede wszystkim zwracam uwagę na to, że na moją ulubioną indywidualizację. W tym roku nie udało mi się czegoś zrealizować. Miałam taką grupę, a nie inną. I tak jest, że może być inaczej. I to mi się jeszcze przyda. To jest pierwsza sprawa. Natomiast już teraz, jeżeli nie mogę wykorzystać tych materiałów, bo nie mam czasu, zachęcam do uszczęśliwiania uczniów ich pracami domowymi. Jakże oni lubią być uszczęśliwiani, prawda? Poza tym Państwo prowadzicie różne kółka zainteresowań, dodatkowe tak. macie zajęcia, dodatkowe korepetycje. Macie uczniów, którzy chcą poprawić ocenę i potrzebują do tego jakichś materiałów. Macie uczniów zainteresowanych, którzy proszą o ocenę, o materiały. Chcą na przykład coś dodatkowego zrobić, pouczyć się, bo ich coś zainteresowało. Korzystajmy z tego, że oni chcą. Możemy im spokojnie dawać te dodatkowe zadania, których nie zdążymy zrobić z resztą grupy. Ja zachęcam też do tworzenia dodatkowych grup projektowych, oprócz tego projektu, który jest proponowany w podręczniku. I na przykład cały film zlecić uczniom do robienia w domu, a na lekcji tylko niech prezentują te filmiki na smartfonach. I już mamy wykorzystany materiał. Wszystko jest problem z głowy. Problem z głowy. Tak, bo i tak zadania zostaną wykonane, a wiadomo, też rodzice często przychodzą i mówią, tak, a dlaczego tu jest takie puste, kupiłem całą książkę, a tu są niewypełnione strony. Praca domowa, kółko zainteresowań, poprawiam ocenę, da się to wszystko wykorzystać. Super. Tylko, że powiedz mi, jak się w tym wszystkim nie pogubić? Nie pogubić się. Tak, faktycznie komplet, to już wspomnieliśmy, że ma bardzo bogatą obudowę i to jest jego wielki plus. I nie pogubimy się w tym, jeżeli skorzystamy z naszych rozkładów materiałów. Czyli tam jak widzieliście na początku te trzy kolumny, wybieramy jedną, jedziemy. Ważna zasada jest taka, informacja o komplecie, że on ma de facto budowę modułową. Czyli składa się z różnych elementów. Statek jest kosmiczny. Tak, moduły. Niektóre moduły po prostu możemy odcinać. Odlatują i nie wracają. No, wracają. Za rok wracają. Jeżeli już naprawdę potrzebujecie takiej najprostszej informacji z możliwych, to tak, lekcje A, B, C, D. To jest nasza podstawa. To jest nasza baza. Tak, nasza matka. I to, co dodatkowo bierzemy, to już to, co nam się w danym roku szkolnym podoba, co chcemy zrealizować, co sobie zaplanujemy, czym się uczniowie interesują na przykład w danej grupie. No. Uważam, że to jest super, bo mam tę bazę, którą wiem, że muszę zrealizować i w zależności od tego, czy mam lepszą grupę, czy gorszą grupę, może nie gorszą, troszkę słabszą grupę, biorę dodatkowe materiały sobie do tego, ale nie boli mnie serce, że czegoś nie zrobię. I inni też mówią, a to nie zostało zrobione. Tak nie, jest. To jest moduł, odcinam go na rok, może za rok do tego wrócę. Może akurat będę miała takie dzieciaki, że będziemy mogli, nie wiem, zrobić projekt filmowy, czy coś dodatkowego jeszcze z tych naszych bogatych materiałów. Krasnoludku, coś się tu klika. To nie krasno, ja też nie. A chciałyśmy zrobić już takie podsumowanie. Podsumowanie, zaczynamy od podręcznika. Tak. Mówiłyśmy o językach obcych. Znaczy teraz tak, podsumowujemy wszystkie materiały, które są dodatkowe. Zostawiam te lekcje ABCD, wiadomo, podstawa, robimy już. I tak dalej. Mamy bazę i teraz co mamy dodatkowego? Dodatkowym atutem jest ten język lekcyjny. Mamy strony rozdziałowe. Tak. Landeskunde w każdym rozdziale, no Schlitt, to mówiłyśmy, prowadzi nas o gramatyce. Do matury. Wortschatz też słówka. Wortspiel widziałeś? Tak. Ale tu mam jeszcze jedną ważną rzecz, dajne kompetencje. Tak. Bo im Ernst też pokazywałyśmy, że to są te komiksy, gdzie rozwija się historia miłosna między Mary a Luką. Kryminalna historia. No dobrze, miłosno-kryminalna. No. Love and crime. Dajne kompetencje. To jest rozkładówka w każdym rozdziale, na której ćwiczymy wszystkie cztery sprawności językowe. Te zadania są zróżnicowane, mamy do wyboru zadania bez korony i zadania z koroną. Także dla każdego coś miłego tutaj mamy.
Dobrze, teraz idziemy do zeszytu ćwiczeń. W zeszycie ćwiczeń mamy też te strony, gdzie widziałyśmy Focus of Lexic, of Grammatic Easy, Filmseiten, Leseseiten. Tak, o tym nie mówiłyśmy. Tak, to jest dodatkowa strona z tekstem do czytania i z zadaniami rozwijającymi sprawność rozumienia tekstu pisanego. Zachęcamy też. Mhm. Potem mówiłyśmy Schrittwierschrittmabitur, Spielseite. Ale uważam, że ważniejsze jest to wspomnienie tutaj jeszcze selbstkontrolę i selbstszacunek. Tak. Selbstkontrolę to jest test taki autodiagnostyczny dla ucznia i on ma do niego klucz w książce. Nie wiedzą, że ten klucz tam jest. Ale no niech wiedzą, niech sobie chodzi o to, żeby ale tak. Czego nigdy nie wiedzą, zawsze są zaskoczeni. To tam były odpowiedzi, a ja to całe zrobiłam, no. Niech zrobią na koniec pracy z rozdziałem test samooceny, niech sobie sami zliczą punkty i przeczytają interpretację. I tam mają między innymi taką informację, tutaj niestety wpuściliśmy Was trochę na minę, że jeżeli nie osiągnąłeś jakiegoś tam poziomu, to zrób to i to, dajmy wskazówki i poproś nauczyciela o dodatkowe materiały. I wtedy wszystko to, co pominęliście, jest... Tak, to są te dodatkowe materiały, tak, o które oni mogą poprosić. I Selbsteinschätzung to już jest tabela na sam koniec każdego rozdziału w książce ćwiczeń, gdzie są wszystkie umiejętności wymienione, nabywane w danym rozdziale i przykładowe zdanka dotyczące tych umiejętności komunikacyjnych. I tam mamy też coś bardzo ciekawego, mała rzecz, a cieszy. Termin, jeżeli oceniam sam siebie, czy dobrze znam, czy nie za dobrze, czy wcale, jeżeli wcale, to albo nie za dobrze, wyznaczam sobie termin nadrobienia zaległości. W ten sposób uczymy ich samodzielności, odpowiedzialności. Autonomia uczenia się, tak. Autonomiczne uczenie. Możecie wykorzystać te jednostki na lekcji, jeżeli macie ochotę, ale to jest głównie dla ucznia. No, ich zachęcamy do tego, żeby uczyli się uczyć. Stali procesy nauczania i w ten sposób faktycznie prowadzili do tej autonomizacji procesu nauczania. Mamy jeszcze takie trzy, znaczy arkusz maturalny pokazywało się, ale mamy jeszcze ABI Review i testy danych kompetencji. Tak, ABI Review to jest zestawienie wszystkich zadań maturalnych danego tam podręcznika i książki ćwiczeń, gdzie możecie zerknąć, gdzie, który format zadania jest ćwiczony w komplecie i sobie sprawdzić. Czeka się go dla Was. Tak. Test kompetencji to jest test sprawnościowy uwzględniający materiał całego tomu, czyli sprawności z całego tomu. I zostanę jeszcze do podsumowania. Poradnik jest... Poradnik, czego on nie zawierał? Tak. Zawiera opisy wszystkich lekcji, przekładowe scenariusze lekcji, klucz do zeszytu ćwiczeń, do książki ćwiczeń. Dodatkowe zadania do pracy z filmem, to o tym też mówiłaś. Tak. Są te testy z nagraniami, co sobie możemy przetestować ich w tym i z powrotem. Wszystkie kartkówki w kilku wariantach. Dodatkowe materiały do pracy z filmami, dodatkowe zadania fonetyczne, dodatkowe... O, tu rozpędziłam się. Tak. Dodatkowe materiały, kropka. Zestawienia z To są dodatkowe materiały do ćwiczenia czterech sprawności. Tak. Mówię, że się troszkę rozpędziłam, przepraszam. Zestawienia słownictwa. No mamy te właśnie nasze słowniczki, o których też wspominałyśmy. Dodatkowe komiksy. Tak, to są komiksy jeszcze dodatkowe i noską malowane, więc to jest takie urozmaicenie z daktyzacją dla Was. Także... Właśnie, to jest istotne, czyli gotowy materiał na lekcję. Diktanda. Tak, dyktanda z nagraniami. I co jest ciekawe, super, te nagrania są bardzo fajne, bo każde dyktando jest nagrane dwa razy. Pierwszy raz to jest czytane wolno, także uczniowie nadążają z pisaniem, a drugi raz w celu sprawdzenia już szybciej. Także wy nawet nie musicie czytać tego tekstu, tylko opuszczacie płytę na lekcji i uczniowie piszą. Tak. I mam jeszcze dodatkowe zadania fonetyczne. Tak jest, tak, do każdej lekcji. Ważna jest. Tak. Zachęcam bardzo do korzystania z nich i do udostępnienia też uczniom tych zadań. O fonetyce mówiliśmy też w jednym z naszych webinariów w poprzednim sezonie. Jak to brzmi? W poprzednim sezonie. W serialu. Tak. Ale jeszcze mam te, powiedzmy, nie wiem, analogowe rzeczy. Tak. Poradnik jest taki online'owo-analogowy, czy tam digitalno-analogowy, ale mamy też dużo rzeczy w internecie, w internetach tak zwanych. Przede wszystkim bazę wiedzy, którą bardzo gorąco polecamy, bo tam znajdziecie wszystkie te kartkówki, dyktanty, składy materiałów, dodatkowe... Test poziomujący, też wprowadzający do tomu drugiego. No i też baza wiedzy to jest też materiał, który jest żywy,
bo słuchamy Was. Jeżeli tak, uzupełniamy, jeżeli są jakieś zapotrzebowanie na jakieś materiały, staramy się odpowiedzieć na te zapotrzebowanie i przygotować je. No. Oczywiście też gorąco polecamy stronę kat.pl. Tak, na tej stronie ukośnik MaxBlog, ukośnik na Hilfe są nasze dodatkowe filmiki, które gorąco polecamy. I te filmiki można też sobie tworzyć w YouTube. Tak. Są przycone. No tam można dawać łapki, pura dawać. Tak. Co też jest bardzo fajne. I pokazywać to uczniom, żeby oni dalej to szarowali, tak mówimy nowoczesnym językiem. Zachęcamy też do korzystania z platformy dzwonek.pl. Jak już mówiłam, webinarium poprzednie, link na czacie został podany. Google Play. Aplikacja fiszkowa. Dokładnie, jestem tak. Wybieramy aplikację. No i jeszcze mamy chmurę. Tak, i na chmurze mamy wszystkie nagrania MP3 oraz filmy do obejrzenia. Więc na tę chmurę możemy też, jeżeli uczniowie na przykład mają trudność z odtworzeniem płyty, która jest dołączona do książki ćwiczeń, mogą ściągnąć sobie. Nie mają tego miejsca na płytę. Można sobie ściągnąć MP3 z chmury po prostu, bo słuchanie nie ma żadnego tłumaczeń dostępu do nagrania. Nawet na telefonie można. Można, tak. Okej. Przebrnęłyśmy przez to. Przebrnęłyśmy. Widziałyśmy tutaj też pytania, ale te pytania tutaj były bardzo ładnie już albo przez nas odpowiedziane, albo nasze kochane krasnoludki. Te krasnoludki to nie są takie krasnoludki, jak myślicie. Ja teraz zrobię tutaj takie coś brzydkie i powiem, tam siedzi Łukasz i Agnieszka. Agnieszka i Łukasz, którzy wspierają nas tutaj bardzo dzielnie i bez nich nie byłoby nas, a nas nie byłoby bez nich. O! Więc dziękujemy Wam. Dziękujemy, że tutaj o nas tak dbacie. No i Państwu Wam dziękujemy bardzo za. Jeszcze jedna ważna rzecz. Gdzie znajdziecie materiały? Wszystkie materiały na stronie www.klet.pl. Ważna informacja dla Was, kiedy będzie następne webinarium, jeżeli jesteście nim zainteresowani, a zakładam, że jesteście i już nie możecie się doczekać. I ono będzie za 2,5 tygodnia, 16 października. No, czekajcie w napięciu, co to będzie za webinarium. Na pewno będzie tutaj być. A gdy macie jeszcze jakiekolwiek pytania, gdy chcielibyście coś wyjaśnić, się jeszcze doinformować, dopowiedzieć, piszcie na klet.pl/kontakt i tam znajdziecie wszystkie odpowiedzi. Zachęcamy do kontaktu, zachęcamy do zadawania pytań i zachęcamy do naszego kompleta, który jest naprawdę super. Tak, i mówimy dzisiaj. Danke. Także. Ciao.